na linii Brauma. Bo domyślnie, kiedy wybierasz Ezreala, mówisz okej, defensywa, możesz wziąć roamującego supporta. Szlatan pojawia się pod dolną aleją. Jestem ciekaw, kto pierwszy pociągnie za spół. Widzimy Jack'a, podnosi oczywiście swoją tarczę. Pyrka nie ma flesza, nie ma szans. Pyrka jest ofiarą pierwszej krwi na tym EU Masters w górnej fazie. Wulaj tak mało punktów zdrowia. Laker wykorzystuje słabość polskiego strzelca. Szlatan trochę obijany, ale nie będą. Chciała Trundle w teamfightach. On też ma dosyć duży zasięg, więc jedyną postacią, która zasięgu nie ma w tej kompozycji, jest Renekton, który jeżeli zagra mądrze, nie da Feliosowi tego pożywienia, nie da na sobie nastakować czakrałupa. Mało tego, teraz na plecach. Pojawia się także Destiny, kres ze złotą kartą. Chce ją posłać prosto w Wulajta. To będzie martwa dolna aleja po stronie Misfits Premier. Agorok buduje sobie kolejne przewagi. Kolejna złota karta. Szlatan nie uratuje swojego... Wulajt bez przedmiotów, ale z Gravitum. To jest bardzo uciążliwa broń, jeżeli chodzi o te wczesne potyczki. Wiedzą o przeciwnej drużynie, ale Agorok jakby się wycofywało, bo wiedzą, że Sinmiwak do tej walki nie dołączy, w przeciwieństwie do Agresivo, zgarnięty smog przez Misfits Premier. Idą po prostu do przodu i mówiłeś o tym Gravitum. Ono powstrzymało ucieczkę. Agorok! Misfits Premier idzie do przodu, goją Luroxa i ten będzie trzecią ofiarą na koncie francuskiej ekipy. Taki film o jeden most za daleko, nie wiem czy oglądałeś. Renektona, kiedy to Aphelios wchodzi do przodu, teraz jednak Woolite. Oj, może zostać wyłapany, zagrano uzdrowienie błyska, ale oczywiście kres i jego złote karty wyciągane prosto z rękawa oznaczają śmierć. Ją o ścianę raz za razem. I kto zrobi to mocniej? Bo teraz drugi Herald będzie brany. Wizja także... w górnej rzece będzie robiona, choć Simiwak podchodzi tutaj na dobrym timingu, włapanie Jack Trolla. I Szlatan są gotowi do walki, w przeciwieństwie już do Jack Trolla, który gryzie glebę. Sertus odgrodzony tym pilarem, tak samo jak reszta... Gotowość to jedno, ale trzeba jeszcze znaleźć okazję. I pytanie, czy Misfits w ogóle będzie chciało do tej okazji dopuścić. Bo następna za potencjalnie 45 sekund. Otworzył się cały mit, Lurox wyłapywany, o rety, Sertus! Jak widzimy, to Morello jednak trochę obrażeń potrafi. Ultimate'a nawet jeżeli tutaj dołączy Agorok, już weszła na rzekę, rozstawiają swoją wizję, ale póki co jakby nie mogą nikogo wyłapać. Jest flash od Sinmiwaka prosto na przeciwnego junglera, ale wyłapany może zostać Jack Troll. Dużo obrażeń od Agorok, ale przede wszystkim obrażenia, które dają im teraz przewagę. Smok został rozpoczęty przez Misfits. Francuska ekipa zgarnie go na swoje konto, ale Agorok mówi, okej, wy wzięliście Smoka, my bierzemy wasze życia. Woolite zegzaustowany, złota karta prosto w tego Aphelios'a. Agorok może stracić Smoka, ale czy właśnie nie kupili sobie Baron? No właśnie, świetne pytanie, Dawidzie, bo Sinmiwak już wpycha środkową aleję i cały Agorok maszeruje w kierunku górnej Jewel. Na pewno sporo obrażeń mu tutaj doda, Agresivo powoli wbija sobie swoją złość. Nie wiem, czy Agorok tutaj nie przesadza, aczkolwiek Sertus na szczęście nie trafia tą kombinacją. Ale Sertus zaczyna obijać, Agresivo jest gotowy, żeby wskoczyć. No i jak mówiliśmy, ten Gnar może być teraz różnicą. Sertus wskakuje, wymazany Pyrka, ale także Agresivo prosto z jego inicjacją, ale nie można wyeliminować Sinmiwaka. To jest Baron dla Agorok i ciągle trzymają się na nogach. Chociaż Sinmiwaka nie będzie obok, Lurox kres. Wpychać te alejki, które zostały wcześniej wypchnięte przez Agorok. I trzeba jednak powiedzieć, koniec końców ten Baron nie był najlepiej wykorzystany. To nie jest największy Baron powerplay, jaki widzieliśmy, ale Jack Troll wyłapywany w tym momencie. Za minutę smog, za minutę dusza. Agorok będą bolały, Mystic Shoty będą bolały. Agresivo o tym wie i dlatego Agresivo szuka flanki. Jednakże zobaczony przez te totemy wizji Sertus także szuka jakiegoś kąta, w którym mógłby zaatakować Agorok. Ci powoli się wycofują, wiedzą, że nie mogą tutaj popełnić żadnego błędu. Piekielna dusza to będzie tragiczna informacja dla nich, ale Misfits Premier rozpoczyna ten obiekt. Przechodzi dalej Agorok, Everfrost zagrany. Widzimy Sinmiwak, pojedynkuje się z Agresivo. Nie ma tego Mega Gnara, a także Ultimate Aphelios'a został już wykorzystany. Jednakże to Agorok, mało punktów zdrowia na ich kontach. Sinmiwak zostaje wyeliminowany. Kto przejmie tego smoga? No to musi być Misfits Premier, Szlatan! I double kill na jego koncie. To jest podsumowanie całego impasu. Wychodzi z tego całe i zdrowe. Tym jednym teamfightem, Dawidzie, tym jednym niefortunnym dla Agorok teamfightem, Misfits Premier chciałoby się powiedzieć, no chyba już przekreśla nasze szanse. Zamyka całe nasze marzenia o tym, żeby zwyciężyć tutaj w tym inauguracyjnym pojedynku w grupie A. Jeszcze ta teleportacja na górną aleję od Agresivo. Ja nie wiem, czy w ogóle Misfits Premier nie będzie próbowało tego kończyć. To wygląda jak koniec, to wygląda jak ewidentny koniec, kiedy Laker nie może wrócić do bazy. Deftimery są tak długie, a baza jest rozbierana. To jest pierwsze zwycięstwo Misfits Premier na EU Masters Lato 2021. I co można więcej powiedzieć, Azon? Agorok miał kilka dobrych pomysłów. Misfits Premier popełniło kilka błędów, które zostały wykorzystane przez...